Odcinek, który masz zamiar obejrzeć, powstał dzięki wsparciu wielu osób na serwisie Patronite. Jeśli chcesz dołączyć do tej grupy wybitnych jednostek i pomóc w przygotowaniu kolejnych nagrań, sprawdź link w opisie tego filmu. Słyszeliście kiedyś o tak zwanym bananowym argumencie, przedstawionym przez pewnego amerykańskiego pastora, który na podstawie budowy i właściwości tego owocu starał się argumentować istnienie inteligentnego projektu. The banana and the hand are perfectly made one for the other. You'll find the maker of the banana, Almighty God, has made it with a non-slip surface. W skrócie, Bóg stworzył wszechświat, bo banan pasuje nam do ręki. Do dłoni. Do dłoni? Do ręki? W skrócie, Bóg stworzył wszechświat, bo banan pasuje nam do dłoni. Kilka tygodni temu mój znajomy wysłał mi ten film i linki do tekstów, które opowiadały dalsze perypetie tego pana, i w tych właśnie tekstach znalazłem coś ciekawego. Znalazłem pewną wariację na temat tego argumentu, która mówiła o tym, że banan i telefon są zbudowane w ten sposób, by pasować do naszej dłoni, więc podobnie jak telefon, banan musi mieć swojego stwórcę. I to przypomniało mi o istnieniu błędu logicznego, który ma wiele różnych nazw, ale który na potrzeby tego filmu będę nazywał błędnym porównaniem, a polega to na zestawieniu, na porównaniu dwóch lub więcej rzeczy, sytuacji lub osób, które zasadniczo bardzo się od siebie różnią. I tak oto nasz przykład bananowo-telefoniczny idealnie odzwierciedla to, co przed chwilą powiedziałem. I każdy racjonalnie myślący człowiek świetnie o tym wie. Obojętnie, czy jest się wierzącą, czy też niewierzącą osobą. Ale problem pojawia się, gdy przykład nie jest już tak wyolbrzymiony, przerysowany i taki absurdalny niemalże. Bo w takim wypadku dużo łatwiej jest do nas dotrzeć i dzięki na pierwszy rzut oka logicznie wyglądającemu argumentowi przekonać nas do swoich racji. Więc postanowiłem poszukać takiego przykładu i trafiłem na niego przy okazji pracy nad odcinkiem Jak manipuluje telewizja trwam. I ja wiem, że zaraz zacznie się pisanie: ten kanał śmierdzi lewactwem. Dlatego postanowiłem na koniec tego odcinka podać przykład, który jest z zupełnie innego podwórka i za którym być może nie przepadam nawet bardziej niż za tym. I który być może wkurzy wielu wegan. Ale najpierw Jan Szyszko. Puszcza Białowieska to jeden z najlepiej udokumentowanych obszarów przyrodniczych w zakresie historii użytkowania w przeszłości. Tu mamy dokładne mapy już od XVI wieku, w jaki sposób użytkowano te zasoby przyrodnicze. A w roku 2008 włączyliśmy obszar całej Puszczy Białowieskiej, obejmującej Park Narodowy i 3 nadleśnictwa gospodarcze. W sumie około 60 tysięcy hektarów włączyliśmy do obszaru Natura 2000. I stan siedlisk i gatunków występujących tu w roku 2008, a więc wtedy, kiedy włączaliśmy to do sieci Natury 2000, był pochodną użytkowania tego obszaru w przeszłości. Przepraszam, że musiałem podać ten przydługi wstęp, ale chciałem, żeby wszystko było jasne i żeby nie pojawiły się żadne zarzuty o wyrywanie czegokolwiek z kontekstu. Więc skoro to już mamy za sobą, możemy przejść do najważniejszego. To jest tak, jakbyśmy użytkowali łąkę. Użytkujemy łąkę i dzięki temu mamy tam bociana białego. O ile przestaniemy użytkować tę łąkę, przestaniemy ją kosić, łąka zarośnie najpierw wysokimi trawami, później pojawią się drzewa i w końcu i bociana tam również nie będzie. A więc bocian jest pochodną użytkowania, czyli jest świadectwem swego rodzaju dziedzictwa kulturowego człowieka, który użytkuje ten teren. I tak oto Jan Szyszko, chcąc przekonać nas do swojej racji, porównuje Puszczę Białowieską do łąki, zapominając albo świadomie ignorując fakt, że miejsca te ogromnie się od siebie różnią. Zarówno pod kątem bioróżnorodności, sposobów użytkowania, koegzystencji gatunkowej i wielu innych. Wystarczy jednak, że łączy je jeden lub kilka elementów wspólnych, a już na tej podstawie tworzy się swoją argumentację. Zupełnie tak jak w przypadku banana i telefonu. Chociaż to też już jest porównanie. Warto jeszcze zwrócić uwagę, że siła argumentu pana Szyszko opiera się na pewnej romantycznej wizji bociana i arbitralnie mu nadanej wyższości nad innymi gatunkami zwierząt i roślin, które z koszenia łąki mogą już nie mieć tylu korzyści co ów bocian. A teraz coś, na co czekaliście, a przynajmniej część z was od początku tego filmu. The animal holocaust was happening long before the Jewish holocaust, during the Jewish holocaust, and it's still happening today.
To była jedna z wielu wypowiedzi, której autorem jest Gary Jurowski, a w której porównuje hodowlę przemysłową zwierząt do Holokaustu. Jeśli ktoś nie wie, Gary to dosyć radykalny aktywista prozwierzęcy, który zrobił wiele dobrego, ale z którym w pewnych kwestiach się nie zgadzam, między innymi w kwestii używania tego porównania. I rzeczywiście można znaleźć pewne analogie między jednym i drugim, ale jest też ogrom różnic związanych z historią, kontekstem politycznym, tradycją, prawem i wieloma innymi, a na dodatek mamy pewien ładunek emocjonalny, który może sprawić, że nasze porównanie osiągnie odwrotny od zamierzonego skutek. Podsumowując, nie bójmy się porównań, gdy zależy nam na ubarwieniu naszej wypowiedzi. Rymer sunie jak statki szturmowe ku ramionom Oriona. Remington. Nie no. Patrzcie tego typa. Jopiur. Albo żeby przybliżyć komuś coś, o czym nie ma zielonego pojęcia. Gra polskiej reprezentacji na Mistrzostwach Świata jest jak gra z zepsutym kontrolerem. Ludziki nie biegają. Nie da się tego oglądać. Nie się tylko człowiek wkurzy. Pamiętajmy jednak, by unikać błędnych porównań, gdy debatujemy, gdy chcemy logicznymi argumentami przedstawić nasze zdanie i bądźmy świadomi, gdy ktoś chce takiego właśnie porównania użyć przeciwko nam. I jeszcze jedno, co jest niezwykle ważne. Błędny argument nie oznacza, że cała przedstawiona przez nas teza jest błędna. Tylko to, że ten argument jej zwyczajnie nie podpiera. Tak samo jak w sytuacji, gdy ktoś mówi, że 2 plus 2 jest 4, bo przyśnił mu się Krzysztof Krawczyk, który powiedział, że to jest właśnie prawda. Argument nie jest merytoryczny, ale to nie zmienia faktu, że 2 plus 2 nadal równa się 4. I ja też w tym nagraniu nie chciałem wam pokazywać, że któraś z tych tez jest prawdziwa lub któraś fałszywa. Równie dobrze obie są prawdziwe lub obie fałszywe. Jedyne, na czym się skupiłem, to przedstawienie pewnej techniki manipulacji czy pozamerytorycznego sposobu argumentowania, żebyśmy pamiętali i wiedzieli, kiedy ktoś stara się nami manipulować lub żebyśmy sami nie używali podobnych porównań w przyszłości. I jeśli podobał wam się ten film, to polecam inne o podobnej tematyce na tym kanale. Napiszcie też w komentarzu, co chcielibyście zobaczyć w najbliższej przyszłości i subskrybujcie kanał, jeśli jeszcze tego nie robicie. Dzięki za uwagę i do zobaczenia następnym razem. Ale czy mogę to porównać? Ale to chyba też nie mogę porównać tego.